Zobaczcie, siostry, ewangelista Marek jest bardzo konkretny i w krótkich słowach zazwyczaj opisuje różne historie z życia Pana Jezusa. Jest to też przecież najkrótsza Ewangelia. I tak dzisiaj właśnie taka krótka wzmianka o tym, że Jezus jest na pustynię wyprowadzony u świętego Mateusza, u świętego Łukasza. Nieco więcej słyszymy opis tych pokus, jakie Jezus doświadcza, jaki Jezus doświadcza od złego ducha. Właśnie duch wyprowadził Jezusa na pustynię i przebywał tam 40 dni kuszony przez szatana. I ta pustynia jest też taką symboliką dla nas na czas tego Wielkiego Postu. To jest w Ewangelii, ale w pierwszym czytaniu dzisiaj trochę inna też pustynia, może bardziej związana z wodą, bo chodzi o Arkę Noego. Jest ten moment dzisiaj, kiedy już potop się zakończył, kiedy schodzą z tej Arki i Pan Bóg mówi, że już więcej żadnego potopu nie będzie. Jest tęcza jako symbol tego przymierza, jakie Pan Bóg z nimi zawiera. Więc dzisiaj można powiedzieć, że na początku tego Wielkiego Postu, w tym pierwszym czytaniu, słyszymy zapowiedź tego, co będzie na końcu Wielkiego Postu, właśnie znaku przymierza. I tym znakiem jest krzyż Pana Jezusa, jest Jego zmartwychwstanie. Więc to pierwsze czytanie jest taką duchową zapowiedzią końca okresu cierpienia, okresu pustyni, jaki każdy z nas musi doświadczyć. I tym na pewno jest ten moment i ten czas, okres Wielkiego Postu, jakim dzisiaj jesteśmy, do jakiego jesteśmy dzisiaj zaproszeni. I tej pustyni nie lubimy. Myślę, że to, co się wiąże z wyrzeczeniem, to, co się wiąże z poświęceniem, no jest to dla nas często coś, co jest niewygodne. I dzisiaj wiele osób, wielu ludzi z tego rezygnuje. Nie chcą cierpieć, nie chcą przeżywać wyrzeczeń. To, co się nieustannie z wiarą wiąże, czyli także krzyż, jest często odrzucane i stąd mówi się o takim chrześcijaństwie. Kiedy słyszałem takie określenie, to chyba ksiądz Kaczkowski mówił o takim pluszowym chrześcijaństwie, takim chrześcijaństwie, które nie ma żadnych wymagań, w którym ludzie tylko się do siebie uśmiechają, są dla siebie tacy życzliwi i nie ma żadnego cierpienia. Ale to też takie chrześcijaństwo nie jest tak naprawdę. Stąd dzisiaj Ewangelia mówi, że duch wyprowadził Jezusa na pustynię. I tam jest takie słowo użyte, może nawet bardziej konkretne niż wyprowadził, że wyrzucił Jezusa na pustynię. Że Jezus musiał ten czas 40 dni przeżyć po to, żeby przygotować się do tej swojej misji, a nawet teksty Kościoła nam mówią o tym, że dał nam przykład, jak mamy te pokusy do złego zwyciężać. Więc dlatego nie dziwmy się, że czasem, może nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale w różnych momentach naszego życia też jesteśmy wyrzuceni, wyprowadzeni na różnego rodzaju nasze pustynie, kiedy przeżywamy. Nawet sobie czasami nie uświadamiamy dlaczego, nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego tak jest, że mamy tak zwane gorsze dni, trudniejsze momenty, kiedy pokusy przychodzą, dlatego że Pan Bóg nas przez swego ducha tam wyprowadza po to, żebyśmy doświadczyli tego czasu próby, żebyśmy mieli okazję do zmagania się ze sobą samym. I to jest coś normalnego i oczywistego, że takie momenty przeżywamy. Ktoś, kto to kwestionuje, ktoś, kto nie chce, ktoś, kto szuka tego chrześcijaństwa bez krzyża, to nigdy nie będzie pocieszony. To nigdy nie doświadczy tej próby po to, żeby po zakończeniu tej próby doświadczyć zmartwychwstania, doświadczyć radości. Więc my dzisiaj chcemy sobie na początku to uświadomić, że to, że czasami te nasze pustynie przeżywamy, to dobrze. Ktoś kiedyś powiedział, że dzisiaj człowiek odrzuca poświęcenie, odrzuca cierpienie, chce mieć takie piękne, radosne, wspaniałe życie, a na końcu i tak jest smutny. Właśnie dlatego, że nie podejmuje tej drogi pójścia na pustynię, bo wtedy, kiedy się pustynię przejdzie,
kiedy się przezwycięży różne momenty, kiedy się dojdzie do kresu tej trudności, jaką przyszło nam przeżywać, czy to w zakresie duchowym, czy to także w historiach naszego życia, kiedy przeżywamy nasze trudne chwile, czasem chorobę, różne doświadczenia, to potem na końcu wiemy, że ta radość jest zupełnie inna, jakby bardziej dojrzała. I czasem nawet człowiek mówi, że dobrze, że ten krzyż przyszedł. Dobrze, że było to cierpienie. Tak jak w Wielką Sobotę usłyszymy, o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Dobrze, że była historia grzechu. Dobrze, że Pan Bóg nas doświadcza, bo dzisiaj jesteśmy w takim, a nie innym punkcie naszego życia. Więc widzimy, że wcale nie chodzi w naszej wierze o jakieś takie chrześcijaństwo równowagi, dobrostanu. Do tego zmierzamy. Zobaczmy, że my to pragnienie mamy w naszych sercach, ale to będzie w niebie. Ten pokój, to co człowiek gdzieś tam sobie własnymi siłami chce dzisiaj na ziemi zapewnić, a nigdy tego nie osiąga, dlatego że sam sobie chce to sprezentować, dlatego że sam chce po swojemu to życie układać. Więc wyjście nasze także na pustynię to jest oczywiście spotykanie się z Bogiem, który nas tam wyprowadza, który w tej ciszy do nas mówi. Też zobaczmy na marginesie, jak to dzisiaj często człowiek tę ciszę odrzuca. Wszędzie, w samochodzie, w domu, sprzątamy, włączamy radio. Spróbujmy się z tym pozmagać, spróbujmy zobaczyć, jak my się zachowujemy wtedy, kiedy jest cisza świadomie włączona. Wczoraj z kimś rozmawiałem, kto powiedział, że na ten czas Wielkiego Postu ogranicza telewizję. Nie tyle po to, żeby jej nie oglądać, ale po to, żeby doświadczyć, zaprowadzić w swoim domu i także uczyć dzieci, że można codzienność przeżywać w ciszy, że po powrocie z pracy i z domu można nie ulegać nawykowi zabrania pilota, włączenia telewizji. I na początku przez te 3 dni mówili, że już widać, że wszyscy to przeżywają, że czegoś brakuje, ale próbują wejść w tę ciszę i próbują zrozumieć sens tej ciszy, która pomaga nam także odpowiedzieć na takie pytania, kim ja jestem jako człowiek. Bo to sobie trzeba takie pytania też zadawać w czasie tego Wielkiego Postu, w tej ciszy, w tej pustyni naszego życia. Dokąd zmierzam i jak żyję? Więc to są takie zadania, które w tym czasie Wielkiego Postu dobrze sobie zadać. Odpowiedź na pytanie, kim jestem jako człowiek, że jestem dzieckiem Pana Boga, kim jestem w moim powołaniu, kim jestem w moim małżeństwie, w moim kapłaństwie, w moim byciu człowiekiem młodym, dzieckiem, jakie są zadania tego mojego stanu, co mam rzeczywiście robić, co może trzeba byłoby zrobić lepiej, dokąd zmierzam, oczywiście w kontekście nieba, ale także dokąd zmierzam w tych różnych codziennych celach mojego życia jako żona, jako mąż, jako ksiądz, jako osoba, która żyje samotnie, jako dziadek, jako babcia, jakie są moje cele, co powinienem robić, co powinnam poprawić w tym moim życiu, w tym moim celu, do jakiego zmierzam i jak żyję tu i teraz. Czy żyję rzeczywiście zgodnie z tymi 2 pytaniami, jakie wcześniej były zadane? Co trzeba zmienić? I też nie przerazić się, nie przestraszyć się tej pustyni. Jezus tam też musiał się zmierzać, jak mówi ewangelista, z różnymi zwierzętami, z tymi bestiami, które są czasem dla nas przerażające. Jak to się często gdzieś tam idzie w różnych miejscach w lesie, to człowiek się boi różnych szmerów, różnych dźwięków, tego, co gdzieś tam może zwiastuje jakieś niebezpieczeństwo. My też mamy takie bestie w naszym życiu. Też się czasem czegoś lękamy. I może warto się z tym skonfrontować po to, żeby wyzwolić się z tego lęku i na koniec powiedzieć, że wiem, kim jestem. Staram się to zrozumieć i wiem, dokąd zmierzam, że zmierzam do nieba, do tego daru, jaki Pan Bóg przez swoje zmartwychwstanie mi chce ofiarować. Prośmy o dobre przeżycie okresu Wielkiego Postu i nie bójmy się tej pustyni.